Sezon dopiero się zaczyna, a my już mamy hit sezonu. Piosenka Pomiędzy Nami, którą usłyszeliśmy przed chwilą w wykonaniu Marii Klińskiej na próbie, a wy usłyszycie ją za chwilę o 11:30. Oj, tak. To jest po prostu hit hitów. Jaki to będzie sztos! Ojej, dziękuję, bardzo się cieszę. Skąd ty wróciłaś po prostu na tę scenę z taką po prostu... Piękna, taka po prostu zdolna, jeszcze z taką super piosenką. Tak. Wyjęłam ci to z ust. Tak. Dziękuję. Słuchajcie, ja wróciłam właśnie po prostu od siebie. Jak to od siebie? Przyszłam od siebie, tak. Miałam teraz taki, znaczy wszyscy trochę chyba mieliśmy przez ten ostatni trudny czas taką konfrontację ze sobą. Ja w ogóle... Wyszłaś zwycięsko. Jak pisałam tę piosenkę, to myślałam o ludziach, którzy potrzebują z jednej strony przestrzeni, bo tego nam brakowało, ale tak naprawdę też bliskości i w ogóle siebie samych. Jakoś u mnie to się zrodziło z takiego powrotu do siebie, takiego bycia sobą. Jakby wydaje mi się, że to był czas, mówię teraz metaforycznie, żeby zrzucić maski właśnie. Spotkania i gdzieś tam sobą. Tak, i być sobą. I czasami, chociaż ta piosenka się zrodziła z takich uczuć raczej, nawet powiedziałabym, ale tam było trochę takiej złości, czy niezadowolenia z tego, co jest, ale nie tłumienia tego w sobie. Ale to jest piosenka matrymonialna jednak. Właśnie nie, to jest nie? matrymonialna. Nie, kolejna będzie. A kolejna będzie. Kolejna będzie, nie wiem, czy tutaj chyba państwo widzicie backstage już kolejnego teledysku, który tworzę. Tak, to ona będzie, to ja już cię... Ale to już ją zaśpiewam później. To Pomiędzy Nami to jest utwór, który sama napisałaś. Generalnie tak, piszesz sama teksty. Piszę sama teksty, w przypadku Pomiędzy Nami to jest też moja kompozycja, więc tym bardziej jest to taki głos ode mnie być osobą, no bo jak wiecie, jako aktorka całe życie bardzo lubię grać różne role, ale nie jestem sobą, ale mówię czyimiś innymi słowami. A propos aktorstwa, wracasz do Na Wspólnej. No tak. Podobno w jakichś dramatycznych okolicznościach. No wiesz co, powiem wam i państwu, że to było naprawdę dla mnie, bo już trochę tych scen zagraliśmy. Wow, takie wyzwanie aktorskie. Tak, zdrać dużo dramatycznych scen. No bo właśnie ta bohaterka, Nicole, już nie jest taka jak była, ale ona nie jest w kontakcie sama ze sobą w tym momencie. I to jest to, jakby cały jej ten problem polega na tym. I gdzieś tam jej dramat będziemy, Boże, no już trochę powiedziałam, dramat obserwować. No wiesz, to duże zamieszanie. Ma byłego męża, dziecko i nie układa się tak, jakby chciała. No będą hardkorowe sceny, powiem wam aktorskie, ale grało się super. Ale grało się tak po prostu ekstra z kolei. To jest frajda dla aktora. Jak długo cię nie było w serialu? Ojej, no chyba ze dwa... lata. Fajny ten powrót? Bardzo fajny, bo wiesz, fajnie, że to jest kontynuacja, więc widzowie już znają tę postać. Ona była na tyle charakterystyczna, że mówiła z lekkim akcentem, co niektórych bawiło, dla innych było może trochę niezrozumiałe. Dla mnie fajne aktorskie zadanie, natomiast no, teraz mamy inną, tak jakbym powiedziała, nawet trochę może rangę tej postaci, w sensie takim po prostu dramatycznym, takiego przekroju i też jakby jej dojrzewania i tego, co z takiej, akurat ona z takiej radosnej, wesołej dziewczyny okazało się, że... A akcent też jej dojrzał? Czy nadal mówisz z akcentem? nie, no już trochę się nauczyłam mówić. Brawo ty. Ja Maria Marcia ją uczyłam po prostu, także no piosenka jest po polsku teraz. Trochę tak odzwierciedlasz i w tym, co śpiewasz, i w tym, co odgrywasz, taki problem wielu kobiet, czy nie chcę powiedzieć w naszym wieku, ale w ogóle kobiet w Polsce, czyli tego właśnie takiego uzależniania się od innych, od opinii, bycia bardziej z innymi niż samą sobą, prawda? Bo cały czas mówisz ten powrót do siebie, prawda? Że to jest taki powrót chyba do pogodzenia się z tym, że ja dla siebie chyba powinnam być najważniejsza i że powinnam siebie słuchać i że powinnam gdzieś o siebie dbać w tym wszystkim. Wiesz co, no wydaje mi się, że wszyscy na pewno może, a paradoksalnie kobiety się może do tego bardziej przyznają. To prawda. Być może mężczyźni te maski trzymają dłużej. Dłużej, po prostu. Tak, dłużej te nie, maski trzymają. Przepraszam, że patrzę na ciebie, ale wszystko jest, u mnie wszystko jest na wierzchu zawsze. Tak, ale ty jesteś, ale wiesz, ty masz może to zintegrowane po prostu. Na pewno. Wszyscy nie sprawdzałam wszystkiego. To nie jest rozmowa o mnie, to jest rozmowa o wybitnej aktorce, która gra też w teatrze. No tak, właśnie, to też jest dzięki, że o tym wspomniałeś, bo też nie wszyscy państwo może wiedzą, ale rzeczywiście, no ja gram właściwie od skończenia Akademii Teatralnej w teatrze, z którym jeździmy po całej Polsce, a zresztą ostatnio też miałam dla mnie duże przeżycie, bo zrobiliśmy spektakl Agnieszki Osieckiej, Apetyt na czereśnie, wystawiany po wielu latach w nowej obsadzie. To było
to było jedno z też największych dla mnie wyzwań aktorskich, ale jest to sztuka muzyczna z nieznanymi, znaczy nieznanymi szerzej piosenkami Agnieszki Osieckiej z muzyką Macieja Małeckiego. Także zapraszam też Państwa bardzo serdecznie na ten spektakl. My Państwa zapraszamy, żebyście byli do 11.30 do końca, żebyście poczekali na właśnie Marysię na scenie, bo naprawdę warto. Dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję bardzo. A Londyn lubisz? Londyn? Nie ma takiego miasta, wiem, ale lubię, ale wiesz co, nie znam akurat za bardzo Londynu. I doskonale. O, zapraszasz mnie do Londynu? Oprowadza nas po Londynie Ania Sankara, a dzisiaj co będzie innego? Ona też będzie, ale będzie też oprowadzi ją pewien ktoś inny, znany youtuber, który ma taki kanał Urban Legends z Adrianem Urbanem właśnie. Zapraszamy.